Partnerem programu jest sklep goldsaver.pl. To jest podcast Bankier.pl Rodziconomia o finansach rodziców i ich dzieci. Malwina Wrotniak, Bankier.pl, projekt Rodziconomia. Dziś w programie o tym, jak zainteresować dzieci i młodzież tematem inwestowania, pomnażania kapitału i czy warto. Porozmawiam o tym z Izabelą Kozakiewicz, dziennikarką, właścicielką firmy badawczej, ale przede wszystkim pomysłodawczynią wspaniałego projektu Trampki na giełdzie, w ramach którego prowadzi praktyczną edukację finansową dla dzieci i młodzieży. Dzień dobry, Iza, dzięki, że przyjęłaś zaproszenie. Dzień dobry, cześć. Dzięki za przyjęcie mnie w programie. Iza, myślę, że zaczęłabym naszą rozmowę od pytania nie o dzieci i nie o młodzież, ale o dorosłych. Obracasz się w kręgu szeroko pojętego sektora finansowego, jesteś dziennikarką, więc siłą rzeczy masz do czynienia z doniesieniami o tym, jak sobie jako społeczeństwo z tymi finansami radzimy. Powiedz, które nasze dorosłych zachowania, które przypadki, które historie jakoś najmocniej zapadły ci w pamięć, w tym sensie, że zmartwiły cię, zdziwiły cię. Pytam o takie wydarzenia, których źródła upatrujesz w jakichś brakach w naszej wcześniejszej edukacji finansowej. Myślisz o tym czasem? Myślę o tym całkiem nierzadko. Ja oprócz tego, że mam do czynienia z mediami, to wcześniej przez 10 lat pracowałam w domu maklerskim z inwestorami indywidualnymi. I to, gdzie dziś jestem i to, że też zajmuję się właśnie badaniami, to wynika właśnie z tego, że wcześniej obserwowałam się naprawdę bardzo, bardzo dużo tego, jak inwestorzy indywidualnie inwestują, podejmują decyzje. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że takie dwa największe błędy, przypadki, które widać było na rynku polskim, a ewidentnie wynikają z braku edukacji, albo nawet trzy, to Amber Gold, to Getback i to frankowe tematy. I myślę, że gdyby nie to, że nie byliśmy, nie jesteśmy edukowani podstaw finansów, to pewnie te afery, no bo można by śmiało powiedzieć, że to afery, by się nigdy nie wydarzyły albo by się wydarzyły na mniejszą skalę. I to są takie trzy kamyki, kamienie, głazy, które w tym jakby widać w makroskali, które myślę, że są potwierdzeniem tego, że nadal musimy bardzo, bardzo dużo zrobić w tej edukacji, no bo one pewnie nie są ostatnie. Jak sądzisz, kto zawinił w tamtych choćby trzech przypadkach, o których mówisz? System edukacji, rodzice tych, którzy utopili, mówiąc kolokwialnie, czy może oni sami? Wiesz co, pewnie można winnych szukać wielu. No oczywiście winnych szuka prokuratura i organy ścigania, obwijając tą winą głównie tych, którzy wymyślili te przekręty. Natomiast myślę, że każdy z tych trzech przypadków to powinna być bardzo duża refleksja o tym przede wszystkim, co my mamy w głowach, jeśli chodzi o tą świadomość inwestycyjną. Trudno powiedzieć, wiesz, że rodzice, bo jakby to z pokolenia na pokolenie idzie, no i te pokolenia nie mają tej wiedzy edukacyjnej, więc pytanie, wiesz, czy system, no też Polska jest na takim etapie rozwoju gospodarczego. Mamy kawałek już tej swojej historii kapitalizmu, nadal pracujemy nad tym bogactwem i akumulujemy te majątki, natomiast no przy tym wszystkim gdzieś tam powinna ta edukacja iść w takim kierunku, ogarniania tych swoich finansów, a ona jednak idzie mało albo za mało. I tak jak wiesz, na przykład patrzę teraz na przeróżne takie kierunki działania, które mówią o tym, żeby dzieciaki edukować technologii, nie wiem, szkoły programowania, sztuczna inteligencja, gdzieś tam te tematy wchodzą jakby w taki mainstream powoli, jak edukować młode pokolenie, to nadal tego tematu tak podstawowego no nie za bardzo jest. Są też zajęcia przedsiębiorczości, natomiast jakiś pomysł tam wchodzi, natomiast nie ma czegoś takiego, co faktycznie widać jakby mainstreamowo, jeśli chodzi o właśnie taką perspektywę edukacji młodego pokolenia i myślę, że to jest największy problem. Ostatnio w ramach Rodziconomii rozmawiałam z wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i w tej rozmowie pojawił się taki wątek, zastrzeżenie co do tego, jak ta edukacja finansowa
pokolenia na pokolenie właśnie, jak sama wspomniałaś, wygląda. I trochę ten mój rozmówca usprawiedliwiał nas rodziców, mówiąc, że nie mieliśmy do końca ze względu na sytuację gospodarczą i na to ostatnie nasze dwudziestolecie być może warunków, żeby samemu jako rodzice posiąść odpowiednie kompetencje, które moglibyśmy teraz w ramach edukacji finansowej przekazać dalej i że być może dopiero wzrastające teraz pokolenie 30-40-latków będzie w stanie przekazać odpowiednie kompetencje, które nabyło wcześniej swoim dzieciom. Czujesz, że to jest taki moment, być może pierwszy raz w historii, kiedy faktycznie możemy przeprowadzić edukację finansową na większą skalę i z lepszym efektem dla kolejnego pokolenia? Kwestia tego pokolenia 30-40-latków, czyli tak naprawdę nas, jak my tutaj sobie siedzimy i rozmawiamy. I moment, w którym to pokolenie jest, też taki moment i w makroskali tego, gdzie jest Polska gospodarczo, gdzie jest w Europie, ale też jakby jak się rozwijają te makrotrendy globalne, to jest taki moment, w którym budzimy się, mam wrażenie, trochę bardziej świadomie do takich tematów, które dotyczą i zdrowia, i kondycji właśnie fizycznej, i diety, ale też tego, w jaki sposób funkcjonujemy w tym obszarze zawodowym, w obszarze konsumenckim. I chyba to jest chwila, w której zaczynamy trochę bardziej myśleć o tym, gdzie te nasze dzieciaki powinniśmy prowadzić, żeby im było dobrze w tym życiu dorosłym, w tym, jak będzie jutro wyglądała rzeczywistość. Więc pewnie jesteśmy takim pokoleniem, które może tym dzieciom przekazać odpowiednią wiedzę, no ale musi ją przekazać, jak będzie miało odpowiednie narzędzia albo przynajmniej minimalny zasób tej wiedzy samo. Więc to jest, myślę, bardzo ważne, żeby prowadzić tych rodziców albo dawać im taką pomocną rękę, jak oni powinni właśnie z tymi dzieciakami rozmawiać i pewnie wtedy ta zmiana może nastąpić. Twój projekt Trampki na giełdzie, który zadebiutował jesienią ubiegłego roku, ma być w założeniu takim narzędziem dla rodziców, które ma im trochę pomóc poprowadzić wspólnie dzieci za rękę w stronę tej większej wiedzy finansowej. Opowiedz trochę o tym, jak doszło do realizacji tego pomysłu. Trampki powstały, nie chciałabym powiedzieć na kolanie, ale trochę przypadkiem. One pierwotnie były pomysłem mojego syna, dzisiaj 13-letniego, ale z 2 lata temu on po raz pierwszy wpadł na jakiś taki pomysł edukacji dla dzieciaków, a pierwszą inspiracją była książka Ekonomia, czyli coś, o czym dorośli ci nie mówią, którą Jaśkowi podsunęłam. Przepięknie wydana, ja uwielbiam w ogóle książki, więc naprawdę fajna książka i on wtedy po raz pierwszy powiedział, a wiesz, może aplikację dzieciom, taką właśnie ekonomii byśmy pouczyli. No i jakoś ten temat jakby minął, ucichł i po 2 latach Jaśkowi się przypomniało i tak trochę z wyrzutem mi powiedział, że obiecujesz, coś tam nie spełniasz, więc wszedł mi na ambicje. No ale w międzyczasie też inną konferencję robiąc dla dorosłych, gdzieś tam rozmawiałam ze znajomym i pojawił się też ten wątek tej edukacji dziecięcej. My dużo edukujemy na różnych konferencjach dorosłych, w różnych klasach aktywów. Też te badania prowadzę dotyczące głównie właśnie takiej behawioralnej strony, jak my patrzymy na nasze finanse, bo mnie nie interesuje z punktu widzenia takiego badacza. Ja to się śmieję, że z jednej strony lubię latać z mikrofonem na konferencjach, moderować debaty, ale z drugiej strony siedzieć i po prostu naprawdę wyciskać ze statystyk, z badań to, gdzie jest prawda. No i zawsze się przyglądałam temu, jak dorośli myślą o finansach. Natomiast te dzieciaki, nigdy jakoś specjalnie mi to nie przychodziło do głowy. Natomiast w zeszłym roku, faktycznie w czerwcu zeszłego roku, ten temat edukacji dziecięcej gdzieś tam nam wypłynął. I znajomy, z którym organizuję różne konferencje, na ten jakby mój pomysł, że kiedyś Jasiek miał taki pomysł, powiedział, no co to za problem, załatwmy tam kawałek jakiejś przestrzeni, zrobimy taką imprezę dla dzieciaków. I rzeczywiście zrobiliśmy na zasadzie trochę spontanicznej pierwszą taką konferencję. Ja się trochę do tego zapaliłam jako takiego czegoś jakby off topic, fajnego. I wyszło to przefantastycznie na 250 dzieci. W międzyczasie tych patronów tam trochę uzbieraliśmy. No i stwierdziłam, że skoro tyle jest naprawdę patronów takich typu Izba Domów Maklerskich, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Fundacja GPW dała tą salę, no to znaczy, że szkoda tego jakby zrobić i zamknąć. No i tak jakby postawiliśmy pierwszą nogę, potem była druga konferencja w Krakowie, potem była niedawno trzecia konferencja na 250 dzieci też w Warszawie znowu, a w międzyczasie jakby
dodawaliśmy jakieś takie, powiedziałabym, produkty albo elementy tej edukacji, które przychodziły trochę same do nas. Warsztaty kameralne dla dzieciaków, które prowadzą nasi zaprzyjaźnieni eksperci, właśnie często w jakichś takich mniejszych grupkach. Współpraca z księgarnią maklerska. Więc jakby to jest niesamowite, że to jest chyba pierwszy taki temat, który w ogóle w zawodowym moim życiu wszedł mi, który otwiera tak strasznie dużo drzwi i ludzie sami dzwonią i mówią, a słuchaj, może byśmy coś zrobili. A ja słyszałam, że mój znajomy pisze książkę albo chciał napisać książkę dla dzieci o tam czymś związanym z finansami, więc jakby to samo pączkuje, no więc jakby szkoda było tego zatrzymać i rozwijamy to. Wiatr w żagle złapaliśmy dosyć mocno i to super cieszy, bo widać, że to ma sens. Wiem od ekspertów, o których wspomniałaś, a którzy byli twoimi gośćmi na spotkaniach z cyklu Trampki na giełdzie, że taką cechą wyjątkową tych spotkań jest ich formuła mocno różnorodna, trochę taka, jakie pomysły mają twoi goście. Opowiedz proszę o tym, jakie narzędzia stosujecie, jak przygotowujecie te zajęcia z młodymi, tak żeby one były dla nich interesujące i żeby skutecznie łączyć wiedzę, naukę z zabawą, bo przypuszczam, że w dużej mierze o to chodzi. W dużej mierze chodzi o to faktycznie, żeby te zajęcia były dla dzieciaków ciekawe, żeby ich zaciekawić tą drogą, jaką są finanse i inwestowanie. My mówimy o różnych klasach aktywów, nie tylko o giełdzie. I moją taką najwyższą misją jest to, żeby dzieciakom pokazać, że naprawdę inwestycje mogą być ciekawsze niż gaming. No ja jakby swego czasu dużo siedziałam w analizie rynków, głównie walutowych, ale też surowcowych, giełdowych. I to, co reprezentują te wszystkie wykresy, to jest dla mnie magia i to jest w ogóle naprawdę ciekawsze niż jakiekolwiek gry, w które można grać godzinami i jakby to jest pierwsza rzecz, która nam przyświecała, żeby pokazać, że to naprawdę jest ciekawe. A jak pokazać to w odpowiedni sposób? No pokazać jakby ludźmi, którzy też w tak wierzą. Więc jakby ideą jest to, żeby ściągać na te konferencje trampkowe ludzi, którzy na co dzień pracują na rynku kapitałowym, w branży finansowej. To są finansiści pracujący w bankach, w domach maklerskich, ale też to są PR-owcy spółek publicznych, to są prawnicy, to są analitycy i to są ludzie, których trochę tak wyjmujemy z korporacyjnego życia. Muszą przyjść w trampkach oczywiście, muszą zejść do parteru, często z maluchami pracują na podłodze, na takich matach. I to chyba jest pierwszy jakby ten czynnik sukcesu, że po prostu pokazujemy dzieciakom, że finansista to też człowiek, że on też jakby jest spoko, że ten rynek kapitałowy ma ludzkie oblicze, że oni się pasjonują tym, co robią i naprawdę wtedy mówią to w naturalny sposób, bo nauczyciel w szkole, nawet jeśli on będzie nauczony jakiegoś świetnego narzędzia i świetnej metodologii, no to jest nauczycielem. A to jest człowiek, który rano o 8 oglądał rynki walutowe czy otwarcie jakiejś giełdy, a potem przychodzi na trampki i dzieciakom opowiada o tym, co on robi normalnie w pracy, gdzie rynki działają, więc jakby on jest autentyczny. A ja myślę, że dzisiaj młodemu pokoleniu przede wszystkim zależy na tej autentyczności. Więc jeśli my pokazujemy takiego gościa, no to jest jakby mentor, który pracuje bezpośrednio z grupą, nawet nie tam na świeczniku gościem jest, to po prostu oni są autentyczni. I to jest jakby taki element, który daje to zaangażowanie młodych, co nie jest łatwe, bo tych mentorów po prostu trzeba tam zebrać, żeby oni przyszli, żeby oni mieli czas, żeby nie bali się, bo to nie jest też łatwe z taką grupą pracować. I to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to też staramy się robić takie jakby jakieś smaczki na tych konferencjach. Tempo tych konferencji jest naprawdę kosmiczne, żeby te dzieciaki się nie nudziły. Mamy taki smaczek pod tytułem Graphic Recording. Robi to nasza graficzka Gosia Tchórzewska, która w toku jakiejś prelekcji rysuje w czasie rzeczywistym, co jest mówione. Notatki robi, piękne takie mapy graficzne i to jest wyświetlane na monitorze za naszymi głowami, więc dzieci to obserwują i trzymają jakby tą koncentrację znacznie więcej. Są jakieś tam nagrody oczywiście, czy jakby my pracujemy naprawdę na bazie bardzo dużej ilości bodźców, które są w świecie rzeczywistym, a nie w świecie cyfrowym.
i faktycznie tą uwagę udaje nam się tych dzieciaków zatrzymać. Dajemy im też dużo takiej możliwości jakby wczucia się w ten dorosły świat, bo na przykład jest pod koniec takiej konferencji konkurencja, gdzie wybrane dzieciaki z każdej z grupy robią taki trochę performance z tymi mentorami, czyli występują na scenie, biorą mikrofony, albo się bawią w dziennikarzy ekonomicznych, albo robią jakieś przedstawienie. To jest nagrywane, oni czują taki power, że trochę są jak dorośli. Więc myślę, że to są takie smaczki, które faktycznie są ciekawe dla dzieciaków. No i pokazują po prostu to ludzkie oblicze tych instytucji finansowych, które normalnie widzimy, że są takie niedostępne. No na przykład teraz na giełdzie, na sali notowań 5 czerwca mieliśmy trampki też na 250 dzieciaków, które organizowaliśmy dzięki wsparciu PKO SA. No i na przykład przyszedł wiceprezes Jarosław Fuchs do tej młodszej grupy w trampkach, rzecz jasna. No i naprawdę pokazał, że prezes też człowiek. I naprawdę te dzieciaki były w szoku, że to jest bank, który one często widzą na karcie płatniczej swojego rodzica albo w reklamach w telewizji. I nagle przychodzi wiceprezes, który po prostu jest w trampkach, jest w dżinsach i siada z tymi dzieciakami i rozmawia z nimi na równi. Więc naprawdę to jest największa siła. Powiedz, czy te dzieciaki, które trafiają do Was na konferencję, to są dzieci, które już wcześniej zdefiniowaliście jako jakieś szczególnie zainteresowane tematem finansów, czy to są przeciętne dzieciaki, z których po prostu jesteście w stanie wykrzesać to zainteresowanie tematem? Jak rekrutujecie uczestników tych konferencji? Otwieramy zapisy na stronie internetowej www.trampkinagiełdzie.pl i kto pierwszy, ten lepszy. Nie rekrutujemy w żaden sposób, tylko chcemy, żeby zgłaszały się grupy 10 osób albo więcej. Czasem jest tak, że przyjmujemy indywidualne zgłoszenia, ale tylko jakby na koniec skompletując te zespoły, bo gdybyśmy przyjmowali tylko indywidualne zgłoszenia, to było 250 dzieciaków i 250 opiekunów. To trochę trudne w ogarnięciu. Natomiast w żaden sposób ich nie kwalifikujemy poza wiekowym jakby zakresem, bo tam są dwie grupy. Jedna jest 7-11 lat, a druga jest 12-17 lat. No i kto pierwszy, ten lepszy, więc bywają jakby przeróżne dzieciaki. Są takie, które są wygadane i na przykład dużo wiedzą, naprawdę. Bywały takie po 8-9 lat, które zaskakiwały nas swoją wiedzą, ale bywają takie, które nie mają zielonego pojęcia, skąd się biorą pieniądze. I też potrafimy wykrzesać z nich naprawdę dużo. To powiedz trochę o tych zaskoczeniach, bo to jest zawsze interesujące. Ja też często w ramach tych moich rozmów mówię o takiej dość częstej obawie rodziców przed rozpoczęciem rozmów o pieniądzach, o finansach, tym bardziej o inwestowaniu. No, jeśli zacznę, to mogą paść ze strony dziecka czy nastolatka jakieś niewygodne, trudne pytania, na które nie będę znał odpowiedzi i co ja wtedy zrobię i czy to nie przyniesie aby odwrotnego skutku. O co pytają dzieciaki? Jesteście w stanie jeszcze coś zaskoczyć? Przypuszczam, że na pewno. Młodzi zawsze zaskakują. No ostatnio na przykład zapytało, już nie pamiętam, które dziecko, ale któreś z tych maluchów właśnie wiceprezesa PKO SA, ile pan zarabia? No to jest proste, bezpośrednie pytanie i rzeczywiście to ich interesuje, ile zarabiają tacy specjaliści. Natomiast z takich zaskoczeń, które najbardziej wpadają mi do głowy i dają do myślenia, to jest chyba w starszej grupie, w której często robimy na otwarcie warsztatów taką prelekcję, gdzie oni wszyscy odpowiadają na różne pytania, które im zadajemy jakby w sale. Jedno z pierwszych pytań jest, w co można inwestować? I powiem Ci, że w większości tych grup pierwsza, druga albo trzecia odpowiedź to były kryptowaluty. Czy to jest takie, wiesz, super zaskoczenie? To pewnie nie, no bo wiadomo, młodzi, krypto, jakaś taka trochę awangarda, kontra do mainstreamu, do poprzedniego pokolenia. Ale z drugiej strony to mi trochę dało do myślenia, że wiesz, rynek często akcyjny, czy walutowy, czy instrumenty, nie wiem, ETF-owe, które naprawdę potrafią być, czy surowcowe na przykład, które potrafią być naprawdę
równie pasjonujące w sensie, nie chciałabym powiedzieć spekulacyjnym, ale tak szybkości rynku jak krypto, one się tam nie pojawiają, a pojawia się krypto, no bo ono weszło szturmem do internetu tego mainstreamowego dla młodych i rzeczywiście oni to wskazują. Więc to jest chyba trochę zaskoczenie, jak często to krypto się pojawia. No i to daje dużo do myślenia, co my musimy zrobić, żeby faktycznie oni trochę inaczej patrzyli na te różne klasy aktywów inwestycyjnych i jak powinni patrzeć na to krypto. Ja nie jestem przeciwna kryptowalutom, natomiast no znowu uważam, że tak jak teraz, nie wiem, czy są kryptowaluty, czy chociażby inwestowanie w startupy, które jest coraz bardziej popularne, to jest kolejny taki segment, który jeśli nie będziemy szybko tłumaczyć społeczeństwu, jakie są ryzyka, że to są fajne inwestycje, bo one mają jakieś tam swoje smaki, ale jakie to są ryzyka, to znowu okaże się po jakichś kolejnych latach, że Kowalski zainwestował, stracił w liczbie Kowalskich iluś tam setek tysięcy czy milionów osób i będzie kolejna jakby klasa aktywów inwestycyjnych na czarno, przekreślona. Więc to jest chyba takie jedno zaskoczenie. A poza tym zaskoczeniem chyba jest to, jak dzieci w różnych przedziałach wiekowych reagują na te tematy, które im serwujemy. Czyli te maluchy do 11 roku życia to jest żywioł. One są tak otwarte, one w zasadzie chłoną wszystko. Takie, które mają 12, 13, powiedzmy 14 lat, to są takie, z którymi jeszcze można sporo porozmawiać o właśnie przedsiębiorczości, finansach. One takie są jeszcze otwarte, trochę już inaczej myślą, trochę bardziej dorosło. Naprawdę świetnie się z nimi rozmawia. Natomiast takie 15, 16, 17 lat, to do nich naprawdę trzeba dotrzeć. Oni mają dużo blokad, też takich dużo blokad, że boją się w grupie na przykład na warsztatach w ogóle powiedzieć coś, żeby przypadkiem tam nie zabrzmieć dziwnie w oczach kolegów, którzy z nimi siedzą. I to jest, czy zaskoczenie, to nie wiem, no bo pewnie to jakby jest dosyć naturalne w tym wieku nastoletnim, natomiast rzeczywiście to pokazuje, jak my powinniśmy tą edukację prowadzić finansową wśród jakby takich dzieciaków i kiedy ona jest pewnie najlepsza, żeby wystartować ją. Natomiast jeszcze jedno zaskoczenie to jest takie, czy zaskoczenie, znowu takie potwierdzenie pewnie tego, co często czytamy w jakichś raportach na temat młodego pokolenia, że jak pokazujesz im kogoś, kogo oni na przykład widzą na social mediach i traktują jako potencjalnego guru albo takiego, wiesz, idola, pokazujesz jako osobę taką rzeczywiście funkcjonującą, która naprawdę ma głowę na karku, to oni mówią wow. Albo nawet nie na social mediach, ale kogoś, kto naprawdę jakby coś tam w tym życiu zrobił. I jakby, żeby nie być gołosłowną, no to na ostatnich trampkach pokazaliśmy Dorotę Siarakowską, która była gościem specjalnym. Weszła i przedstawiłam ją, powiedziałam, słuchajcie, no na Instagramie możecie sobie Dorotę sprawdzić, śledzi ją kilkadziesiąt tysięcy osób, ale ona na co dzień się zajmuje analityką rynków surowcowych i Dorota, powiedz coś. I oni, wiesz, nagle oczy otwarte i jej słuchają. Pokazaliśmy w listopadzie Januarego Ciszewskiego, który przyszedł, nikt na niego nie zwrócił uwagi, jak on wchodził na tą salę notowań. I nagle jak go przedstawiliśmy, powiedzieliśmy, że to jest jeden z najbardziej aktywnych inwestorów w Polsce i on powiedział, ile tam na tych swoich inwestycjach procent zarobił i ile milionów chociażby na samym Kolumbusie, to nagle ci wszyscy 15-16-latkowie otworzyli oczy ze zdziwienia i zobaczyli, i potem w kuluarach też było słychać, co oni tam mówią, że no zobacz, ściągnęli milionera. Więc jakby to na nich robi wrażenie, czyli jakby to, że my dzisiaj mówimy na przykład na różnych konferencjach B2B rynku kapitałowego, jak dotrzeć do młodych, co my powinniśmy zrobić. No film influencerzy, oni ich obserwują, a to jest scam. To prawda, natomiast trzeba znaleźć metodę, jak pokazać tych, którzy faktycznie mają ogromną wiedzę, reprezentują instytucje godne zaufania w tak ciekawy sposób, że ci są w stanie spojrzeć na tych ludzi. To nie jest łatwe, ale to jest możliwe. I to jest chyba największe odkrycie, jak umiejętnie pokazać takich ekspertów, żeby ci młodzi na nich spojrzeli i stwierdzili, chciałbym ich posłuchać, chciałbym ich słuchać. To chyba też ważny sygnał dla rynku, dla instytucji, które na poważnie, nie w ramach CSR-owych przedsięwzięć, chciałyby zacząć rozmawiać z tym młodym pokoleniem, że zamiast czekać, aż ono przyjdzie tam, gdzie te instytucje dzisiaj są, trzeba pewnie
wyjść i stanąć w tym miejscu, w którym ci młodzi dzisiaj są. Mówiłaś o tych kryptowalutach. Chciałam cię pytać o to, jak ty czujesz, jak obserwujesz, skąd ci młodzi czerpią te pierwsze informacje o finansach. Pewnie wychodzi na to i kryptowaluty sądzę, że są przykładem tego, że ta wiedza płynie jednak przede wszystkim z mediów społecznościowych takimi czy innymi sposobami. Powiedz, Iza, czy te doświadczenia z trampek przełożą się w jakiś praktyczny sposób na twoją domową, rodzinną edukację finansową? To jest tak, że te zawodowe doświadczenia są dla ciebie też jakąś inspiracją w życiu prywatnym, w roli mamy, która pewnie też chciałaby swoje dzieciaki dobrze wystartować w tę dorosłość? No wiesz, żeby nie powiedzieć, że to, co było w domu, jest inspiracją tego, jakie są trampki, bo tak jak mówiłam, Jasiek wpadł na ten pomysł, a ja po prostu go wzięłam i wdrożyłam, więc mogę powiedzieć, że jestem po prostu wyrobnikiem. Może bez przesady, bo tą strategię i te barwy i to wszystko trzeba było jakoś wypracować. Natomiast my w domu, nie to, żeby moje dzieci były jakieś super wykształcone w tym kierunku. Natomiast ja faktycznie lubię pokazywać dzieciakom moim z różnych stron różne rzeczy. Czyli w kwestii finansów kupuję masę książek, które wydają mi się ciekawe i po prostu podsuwam dzieciakom. Nie to, że każę im czytać, ale podsuwam. No i na przykład Jasiek, on ma teraz 13 lat i uwielbia czytać. To nie było od zawsze, tak? Trzeba było go tam na początku ciągnąć do tego czytania, natomiast teraz rzeczywiście uwielbia i czyta. A czy inspiracje przynoszę do domu? No przynoszę masę tych inspiracji. Czasem się tak trochę bawię z nimi, rozmawiając, myślę, co by było ciekawe dla tych dzieciaków, takich na tych trampkach, więc bardziej traktuję jako poligon doświadczalny ten mój dom, niż jako jakiś tam follow-up, który edukuje dzieciaki. Natomiast ja Jasiek no jest wolontariuszem trampek, więc on jakby czynnie uczestniczy w organizacji tych przedsięwzięć. Też wskakuje czasem do studia i prowadzi wywiady, więc myślę, że taką porcję wiedzy i doświadczeń ciągnie, że tak powiem, bierze z tych trampek. Natomiast młodsze dwie sztuki, 9-letnie, były na konferencji, patrzyły, są zachwycone. One w ogóle cały czas rysują, rysunki jakieś dostaje w kolorach z logotypami trampek, więc widać, że gdzieś tam do tego domu to przechodzi. Natomiast myślę, że one jeszcze będą miały swój czas, żeby w to się bardziej zaangażować, ale faktycznie dużo doświadczeń robię w domu przez rozmowy. Czyli jakby co by było ciekawe, jaka forma by była ciekawa, co można by było takim dzieciom w takim wieku bardziej, wiesz, zaintonować, czy właśnie inwestycje, czy może bardziej zarządzanie finansami, więc trochę laboratorium domowe. Wprowadziłam to pytanie po to, żeby zabrnąć je o krok dalej. Wiem, że gościem trampek był też Paweł Rygielski, który gościł też u nas w Rodziconomii i rzucał kontrowersyjną tezę, że kieszonkowe dla dziecka to nie jest najlepszy pomysł. Chciałam cię zapytać, czy cofnęłaś kieszonkowe w domu po spotkaniu z Pawłem? No chyba, że go wcześniej w waszym domu nie było, bo wyznajesz podobną zasadę. Nie było. U nas kieszonkowego nie było. Wyznaję podobną zasadę co Paweł. Nie do końca uważam, że to jest właściwe, żeby dzieciaki tak dostawały za nic, że tak powiem, albo dostawały na przykład za dobre oceny, albo dostawały, ostatnio słyszałam, za każdą przeczytaną stronę książki. No, jakby nie do końca to rozumiem. Uważam, że te pieniądze mogą się pojawiać, kiedy one wykonują na przykład jakąś pracę i wiedzą, że jakby za coś te pieniądze się dostaje. Albo po prostu potrzebują coś kupić i faktycznie, jeśli potrzebują, no to oczywiście jakby kupujemy im to. Natomiast dla mnie bardzo ważne jest to, żeby przede wszystkim moje dzieciaki odpowiedzialnie dokonywały takich wyborów konsumenckich. Czyli jakby bardzo naciskamy zawsze na to, jak one coś tam chcą, czy w ogóle to jest to potrzebne. W sensie takim, że to nie jest tak, że one mają na przykład kieszonkowe i sobie tam wydają na cokolwiek, albo ja im kupuję wszystko, tylko właśnie nie, one mają tam te kieszonkowe, bo wiadomo, że no zawsze od babci, cioci tam te pieniądze gdzieś się pojawiają. Natomiast bardziej stawiam na taką naukę świadomych wyborów konsumenckich, bo jak przychodzi do mnie dziecko i mówi, że ono chce kolejne buty,
To wymaga czasu, w sensie to naprawdę wymaga czasu, żeby jakby przekonać, czasem ominąć temat i zobaczyć jakby, wiesz, czy on zdechnie, że tak powiem, naturalnie, czy jednak wróci. A jeśli wróci, to znaczy, że to jest jakaś, wiesz, ważna rzecz. Ale jeśli jest ważna, to też trzeba się zastanowić, czy ona naprawdę jest potrzebna z punktu widzenia i ekologii, dbania o środowisko, no bo ile można kupować tych rzeczy i wyrzucać do kąta. Z punktu widzenia takiego komfortu funkcjonowania w domu, no bo też ileż można zaśmiecać ten dom. No i w końcu z punktu widzenia portfela, no bo jakby każda rzecz, którą kupujemy, to waży tam ileś czasu naszej pracy. I to w ogóle jest odkrycie też fajne dla mnie, bo i na etacie pracowałam i teraz prowadzę własną firmę, że teraz zupełnie inaczej patrzę na wydatki, bo wiem, że na przykład nowe buty kosztują mnie tam ileś godzin pracy, nie? I też dzieciakom tak mówię. Na pewno te buty potrzebujesz, bo wiesz, że to są, nie wiem, 2 godziny mojej pracy. Chcesz czy nie? I powiem ci, że to jest chyba coś, co najlepiej działa. Przynajmniej jakby w moim przypadku. Dziękuję ci, że podzieliłaś się tymi obserwacjami, jak w tej rozmowie o finansach docierać do młodych odbiorców. Moim gościem była Iza Kozakiewicz. Jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Dzięki ogromne. Pozdrawiam. To był podcast bankier.pl Rodziconomia o finansach rodziców i ich dzieci. Partnerem programu jest sklep goldsaver.pl.